Let's remix it. Hej, czy wy słyszycie tą piosenkę? Kurde, Rhythm of the Night. Oj, co, jak się ma morda nie cieszyć, kiedy się słyszy taką piosenkę w radiu. No siema, witam, ja jestem Piechol, to jest GTA Online, odcinek 242. Ej, i szczerze, przeryłem wszystkie wasze komentarze i wszystkie wasze challenge, przejrzałem od odcinka 115 do tego, który dzisiaj udostępniłem, czyli 239. I szczerze, był tam jeden challenge, który miał więcej tylko niż dwie łapy. I to był challenge, który polegał na tym, że mam coś ze świątecznej aktualizacji zrobić, a świątecznej aktualizacji już nie ma. Jak zresztą zauważył sam autor, za co dzięki. Pomyślałem, że się będziesz upierał twardo, że mam robić ten challenge, ale tutaj już niestety jest to po prostu niewykonalne. No więc co, no, polecam wam jeszcze raz łapkować challenge, te, które wam się podobają w komentarzach. W ogóle, kurczę, piszcie te challenge, w ogóle, bo tego w ogóle nie było mało, tak szczerze. Ja z chęcią wrócę do challenge, bo challenge są fajne, challenge są spoko, tylko, kurczę, sama ich treść musi być dobra i łapki muszą pod nimi się znajdować. I łapek tych musi być tyle, żebym ja w ogóle uznał, że więcej niż dwie osoby przynajmniej chcą obejrzeć ten challenge. Bo tak jak przypominam, wow, jeszcze kolejna dobra piosenka. Kurde, na tym non-stop popie cały czas lecą dobre nuty. Nie, ale w ogóle przypomnę jeszcze raz zasady, lecąc tutaj na łeb na szyję. Łapki pod challenge'ami sprawiają, że ja później wybieram spod każdego odcinka dwa challenge, które mają ich najwięcej i spośród tej dwójki wybieram jeden. O kurde, tam się komuś krzywda stanie, jak to komuś na łeb spadnie. I spośród tej dwójki challenge wybieram później jeden. Jeden, który wykonam w odcinku, no chyba, że obydwa zdobędą bardzo dużo łapek i będą obydwa fajne, no to nie ma po prostu sensu, żeby wykonywać tylko jeden z nich. Wtedy wykonam oba oczywiście. Nie, ale dobra, sprawdźmy. Drugi spadochron. Moment, bez broni, pistolet. Tutaj lewcia, prawcia, tutaj strzelanko, tutaj też strzelanko. Tutaj zmiana kamery. O, dobra, a ja bym chciał drugi teraz, no bo mam drugi. Mam zapasowy. Kurde, cicho, uwaga. Może nie... Nie mam jednak drugiego. Chciałem wejść w szybkie menu, ale się nie da. No, to tak. Ej, ale może uchronię superlamę od śmierci? Szybko, szybko, akcję dołącz do losowej. Tak, udało się uratować mu życie. Choć podejrzewam, że większość z was chciała zobaczyć, jak jego truchło gruchnie o ziemię. Aha, no, sadyści. Nie, serio, dołączamy do losowej akcji. No, ale w sumie tylko dlatego, żeby po prostu lama nie spadł na glebę. Bo tak naprawdę, skoro nie ma challenge'y. Przyjąłem już jeden z nowszych. Z 30 dnia grudnia, czyli z samej końcówki roku przyjąłem. Ten z pociągiem, który się niestety chamsko, kurde, nie udał. Więc teraz naprawdę czekam tylko na kolejne. I oby ich było jak najwięcej, i oby były jak najlepsze, i oby miały jak najwięcej łapek. Żebym naprawdę musiał... Żebym miał życiowe dylematy, który challenge wybrać, a nie żebym przeglądał odcinki i nie znalazł nic kompletnie. Więc sorry dla wszystkich tych, którzy... Znaczy sorry w kierunku wszystkich osób, które wypisały jakieś challenge od odcinka 215 do obecnego, których nie przyjąłem, ale po prostu nie zebrały łapek. A to jest też jedno z kryteriów wyboru po prostu. Deathmatch dla rodzin akcesji Chamberlain. Walcza na drogach i dachach cichej, ale nie do końca bezpiecznej podmiejskiej okolicy. Chamberlain Hills. Deathmatch wprost stworzony dla drużyn nieopodal domu Franklina i Denise. No dobra, 10 sekund zanim wystartujemy, więc ja jeszcze sobie zasięgnę wody. Zimnej wody dla ochłody gardła. Więc wskoczymy od razu do deathmatchu pewnie, kochani. Dobra, jest moja drużyna, drużyna numer 2, wojskowi. Salucik. Więc tak, dokupmy naboi troszkę, ale tylko troszkę. Bo za 50 tysięcy mam turbo do Entity do kupienia. Co by naprawdę pomogło mi w wyścigach chociażby, jeżeli można turbo używać w wyścigach. Dobra, bronie w tym deathmatchu wymuszona plus zebrana chyba, albo własna plus zebrana, moment, zobaczymy zaraz. Tak, mamy broń własną, więc jest dobrze.
Okej, dajcie kamizelkę, bo tego mi brakuje. Dobra. Teraz tak, tu się schować za vanem. Delikatnie przyczaić. A nie, bo oni są po drugiej stronie, gdzieś tam. Hen daleko. Moment! Ja to poznaję tą lokację. Ej! Czy to nie jest przypadkiem pierwszy deathmatch, jaki ja kiedykolwiek zagrałem w GTA Online? Czy to nie jest przypadkiem to? O shit, kurde. No i zaczęło się dokładnie tak samo, jak wtedy. Od mojego zgonu, ale spokojnie, zaraz się poprawimy. Mam karabin bezkolbowy, więc nie powinno być problemu, żeby kogoś tutaj zaciukać. Dobra, szybko przebiegnij. Nie daj się zabić. Dobra. I teraz można tutaj spróbować przejść na drugą stronę. O, czemu nie chciałeś celować? Głąbie. Pytaj mi się Eacisie, ale ja tu widzę drabinkę, po której czym prędzej wejdę. Teraz będę miał lepszy ogląd na sytuację. Dobra, poza tym będąc na górze mogę tak sobie postrzelać. O kurde, dobra, troszeczkę się zdradziłem teraz. Troszeczkę zdradziłem swoje położenie. Ach, kurde. Kawałek gościa tam wystawał, ale tylko kawałek. Dobra, może się jeszcze wychyli. No i proszę, ale to nie ja go zabiłem niestety. Dobra, ten już mój, dobra. A, korzystałem z jednego z pistoletu, no kurde. Skąd mogłem wiedzieć? Gdzie są te challenge wypisane? Te wewnątrz deathmatchowe challenge. Dobra, ale póki co to jest dobra miejscówka na delikatną kampę. Moment, tyś mój. Ja cię nie zabiję. Moment, tu był na dole ktoś. Rzekomo, podobno. Ale nie mogę tak stać po prostu, lepiej się przykleić. O, nikt tu drabinką nie próbuje wejść? Przypadkiem od dołu? Nie. Dobra. Tam ktoś jest na samym końcu. Ale to na pewno nie jedyny z graczy, który tu się kręci. No właśnie. Ej, nie, to jest tylko słup ogłoszeniowy. Dobra, o, spoko. Powiadacie tutaj. Tam ktoś jest, mówisz. Dobra. Okej, to może przytulmy się z tej strony. No, widzieliście to? Nie ma takiego chowania się za świetnikiem. Niekiedy, kurde, ludzie mają rakiety. Ej, ale to właściwie jestem w takim miejscu, że mogę sobie chyba... O, shit! Nie widziałem, żeby posłał tą rakietę. Kurde, ja myślałem, że on właśnie tak samo jak ja wyciągnął snajper i się czai. Ale najwidoczniej nie. Dobra, ale z racji tego, że oni są po drugiej stronie mapy, to ja lecę w to samo miejsce. No bo czemu nie? Tam było dobrze. Co prawda mogę też po prostu pójść do nich, normalnie, wejść, rozwalić. Dobra, turlaj. O kurde, prawie zginąłem. Dobra. Dobry parkour, nie jest zły. Oj, bardzo mało zdrowia mi zostało. Kurczę, tam była apteczka nieopodal, trzeba było ją wziąć. Szyt, no wiedziałem. Wiedziałem, że ktoś, kurczę, wreszcie przyczai się na gościa, który wchodzi na drabinkę. Zresztą po drabince. A już tam dobra, zresztą serio tak zauważyłem, że ja mam zwyczaj siebie poprawiać, ale to tylko dlatego, że to idzie, te odcinki, które ja nagrywam, idą dalej w świat po prostu. No i fajnie dbać o poprawność wymowy, ale... Kurczę, wiecie, o co mi chodziło, a to jest najważniejsze. Najważniejsze w komunikatach, jakie ja wysyłam, jest to, żeby były zrozumiałe, a te zrozumiałe są, tak mi się wydaje przynajmniej. Ej, dobra, tam gościa widziałem. Spoko, jak się zaraz pojawi jeszcze raz, to go rozwalę. Ej. Czy ciebie gdzieś tam nie było? Nie, w sumie nawet to nie jest aż tak bardzo ważne. No zaraz ktoś mi tu może wejść po prostu po drabinie, a ja nie zauważę. No nie no, ale to jest w dalszym ciągu lepsze miejsce niż bieganie tam na dole po prostu. Tutaj mogę się przyczaić, no już gram mądrzej niż grałem kiedyś. Tu na dole jesteś, pogadasz. No to gin. No kurde! No dzięki, ale się wystawiłeś teraz, koleś. No. Tu mi akurat pomogłeś, tak szczerze. Dobra, jeszcze raz przytulasek. Dobra, obczajka, czy z tej strony przypadkiem nikt nie wchodzi? Nikt? Na pewno. No to dobrze. Ej, tu jest na dole. Jeden. Podobno.
To wiesz co? To może zróbmy tak. Hop. A to jest przylepa. Nie, to była zbliżeniowa, no nie. Aha, bo tylko te mam. Kurde. Shit! Nie, no co ty robisz? Co ty wyprawiasz, piecho? Co za totalna głupota jakaś z mojej strony. Ej, albo w ogóle? Tej, to nie jest głupi. To nie jest głupi pomysł akurat. Uwaga. Pyk, przylepa. No, i teraz możemy sobie spokojnie siedzieć tu. O, dobra, tam ci dobrze sobie radzą. Tam, kurde, widziałem tego jednego gościa gdzieś na wysokości. Czy on się tam może wspiąć na ten dach? Cholera, nie wiem. Najgorsze jest to, że nie wiem. Mój... Dobra. No, ktoś już teraz na pewno się na mnie będzie chciał zaczaić, przyczaić. A może to nawet i dobrze. Postrzelajmy trochę tam, żeby niby temu kolesiowi teraz z prawej strony, którego widzicie na minimapie, dać znać, że wcale, kurczę, się nie kręcę koło wejścia tu. No ale w sumie muszę tu wyjść. Muszę tu wyjść, muszę tu podejść. Bo tam jacyś, kurczę, gracze z przeciwnych drużyn się kręcą. No. A to właściwie z przeciwnej drużyny, bo jest tylko jedna. No dobra, dobra. Tam ktoś? Nie, ktoś tam. Dobra. Widziałem cię, kolego, tylko mój auto M cię chyba nie złapie, ale postrzelać i tak mogę. Żebyś wiedział, że jesteś widoczny. Oj. Oj. Co tu wybuchło? Moja mina zbliżeniowa? Nie no, dalej tam miga, jest dobrze. Pewnie wybuchło to niżej. Ej, 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 ej. Tam? Cholera, nie mogę tak stać po prostu, to na pewno. Koleś, uważaj! Uważaj, tam stoi! Tam jest! I nie tylko tam zresztą. Kurde, najgorszy moment na przeładowanie. A, shit! A, shit! Tutaj, 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 dobra. Okej, okay, to jest dobry moment. Na przekąskę. Ekipunek. Przekąski. PNQs, PNQs. Dobra, starczy. No, gdzież ty? Gdzież ty? Łooooooo! Ale ktoś tam posiał wymieć. Loco Fumon, chyba, jeżeli dobrze widzę. No, kurde, dał radę, dał radę. Jest ostatni kill. Ostatni kill, ale ja się kitram na dachu. Nie, dobra, to może snajpa? Może tak by snajpą po prostu? No kurde! Nie, dobra, to już bezkolbowym będzie chyba lepiej, piechol. Nie, do gdzie ty wlazłeś? Jeszcze mnie sięgnął, no. Nie, bo jeszcze to przegramy, ludzie, no czaśnięcie tego 30 kila, no. Nie no, kurde. Serio, to by było mega turbo słabe. No, na szczęście, dobra. No pewnie, że był kluczowym zawodnikiem, no widzieliście tego triple killa, jakiego zrobił? I w ogóle jestem ciekaw, czy ktokolwiek wiedział, że samym pistoletem trzeba tu się posługiwać. Ej, widzę, za deathmatche dużo się zarabia, więc ej, faktycznie. Wejdziemy jeszcze do wnętrza siedziby FIB. No i jak w końcu rozpoznaliście, kto jest ojcem Superlamy? No dobra, uchylę rąbka tajemnicy. John Marston, no. Z Red Dead Redemption. Można było wybrać go jako ojca. Więc mówię, dobra, no czemu nie, sławny ojciec, to i kurczę w życiu łatwiej, pewnie, nie żebym wiedział, nie żebym tego osobiście doświadczył, bo tak nie było, ale, no, tylko kurczę przez to mam takie oczy tam, jako super lama, takie kurczę niezbyt podobne do mnie, ale jednak pewne podobieństwo jest, mimo wszystko, Ace Licker, no kolejny deathmatch, nie no, do swobodnej stworzę swoją własną akcję. W siedzibie FIB, jeżeli faktycznie to tam jest, bo nie grałem jeszcze w tamten konkretny deathmatch. Dobra, zapisywanie gry. Tak, wiem, że czasami gra się zapisuje w różnych momentach. Zazwyczaj jak wchodzisz i wychodzisz z online, albo jak wykonasz jakąś akcję. No, dobra, wskoczmy już do samej rozgrywki może, co? No dobra, jesteśmy już nareszcie w Los Santos, bo troszeczkę się naczekałem.
Dobra, nieważne. Nieważne, co robiłem, jak czekałem. Nieważne. Od razu. Stwórzmy moją akcję. Zresztą nie moja, bo moja jest jedna. Ale chyba... Ej, właśnie, a moment. A zobaczmy, jak sobie poradziła. Na przykład moje... Wyścigi... Maga na ranga pierwsza. Ocena 80%. Ej, nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Nie, jakby ktoś chciał zagrać, to zapraszam. Spoko. Nie. Stwórz zaznaczone deathmatche. FIB. Headquarters. Dobra, zaczynamy tą akcję. Wysyłamy zaproszenia i... Oby ktoś zaakceptował. No, siedziba FIB. To się zgadza akurat. Drużynowy nie, normalny weźmy. Lepiej każdy na własne kopyto. Limit minut 10, 25 zabójstw. Identyfikatory włączone, paski zdrowia też. Pora dnia, niech będzie aktualna. Pogoda obecna. Ruch uliczny włączony, wymuszona plus zebrana. Wymuszony pistolet bojowy. No okej, okay. Dobra. Nie blokujemy widoku, tylko zablokujmy się na non-stop popie. Może coś fajnego się trafi. Dobra, zatwierdzamy. Ej, moment, nie kojarzę tej piosenki chyba? Moment, wytężam teraz ucho. Nie, chyba nie znam, autentycznie chyba nie znam. Więc tak, wszyscy z bieżącej. Członkowie ekipy, jak najbardziej. Ej, dostaję 2000 za ciągłe dobre zachowanie. Oby tak dalej. No, oby tak dalej, świetnie, nie, serio. Wczoraj jak włączyłem wieczorem, też dostałem. Nie wiem czemu. No okej. Banan barbarzyńca. Mr. Jojo. Jakiś tam łysy. Jest Deskoria na tej liście, bo jako członek ekipy? No kurde, no nikt nie akceptuje, zazwyczaj kurczę już powinni akceptować, chociażby jeden z nich. No pełno Polaków tu jest, no nikt nie akceptuje, co wszyscy zajęci nagle. To dobra, to jeszcze z dopasowanymi. Choć widzę tam właśnie alfabetycznie chyba zaczęło jechać, bo wszyscy na F. Tam z dołu. No. No ale cóż, no dobra, chociaż jeden, no. Dobra, poczekajmy sobie chwilę, najwyżej, jeżeli to się nie uda, to postaram się stworzyć inną akcję. Sorry. Ale się przeciągnęło mi się w najem jednocześnie. Kurde. Jest! Dołącza pierwszy. 103 ranga. Ale wymuszona plus zebrana, jakby co? Nie, koleś, serio, jeszcze z jeden koleś, nie? Z jeden koleś, góra dwóch. I startujemy, naprawdę, bo... Co? Nie ma na co czekać chyba. Tak się okazuje. Ej, całkiem fajny emblemat ekipy. Widzicie tego misia? Z zaciśniętymi zębami? No, ładnie. Widać w tamtym edytorze idzie robić różne rzeczy. Jest i dołącza kolejny. Pięknie. Może jeszcze jeden. Co wy na to? A w ogóle jaki jest limit graczy tutaj? Shit. Czy przypadkiem ja nie będę musiał uzbierać 10 na przykład? Ale dobra, dołączaj Wiśnia. Dołączaj Daw. Nie, dobra, jest spoko. Już jestem pewien, że to zagramy. Chyba, że coś się zwiesi. Ale 400 ranga. No, super. No przynajmniej nie mam najwyższej rangi, żeby później nie było mi wstyd, jak przegram. Nie, no dobra, ale wymuszona plus zebrana. Więc salucik, ja kamizelki nie kupuję, bo to jest strata prawie 500 dolarów. No ale patrzcie, w deathmatchach mam o wiele lepsze stacy. 18 wygranych, 24 przegrane, więc prawie fajnie. Teraz jak wygram, to już w ogóle będzie spoko. Ale dobra, siedziba FIB. Wnętrze, ej faktycznie. Ja, ale nostalgia mnie teraz dopadła, bo podobne wnętrze miał jeden z poziomów w GoldenEye 007 na Nintendo 64. Dobra, First Blood. Oj, i cios w potylicę, tak właściwie strzał. Ej, tam była snajpa. Po co snajpa w close quarters? O, shit! O, Wiśnia, ładnie, spoko. Ale za to on był koleś. Nie wiem, czy jesteś tego świadom. Dobra, ej, jest granacik. Nieźle, fajnie. Tam ktoś, coś, jakoś coś. No kurde, a już miałeś się turlać, piechna, no co jest? Ten pierwszy, kurde, przewrót w przód był nie na miejscu zupełnie. Piękny, kurde, strzał kolbą w pysk. Ej, kurde, zapominam, że przez te drzwi nie trzeba przechodzić, żeby do kogoś strzelić, sorry. Nie, muszę odrabiać straty teraz, niestety. No tak to już jest, tak to już bywa. Dobra, teraz ja
strzałem w potylicę się popisałem. Dobra, chcesz wyjść? Dobra, przeładuj, reloadzik. Znowu reload. A, teraz słaby, mega słaby reload. No właśnie tu! No dobra. Jest słabo w tym momencie, jest słabiutko. Ale poszedł hedzik, nie wierzę, na takim zdrowiu. To może teraz z tym też się uda, tutaj kliki teraz się w kącie. No, no chodź. Wow, okej, dobra, ale popełni samobójstwo przy tym, więc nie jest aż tak źle, nie jest karygodnie źle. Dobra, dajcie mi tą wiśnię. No ja kurde, ale byłem pewien, że w łeb dostał teraz. O, żeż ty 4-0 z panem wiśnią, o, punkt honoru. Teraz, żeby go zabić. Ej, jak tu był? Kurde, to kiepskie miejsce na chowanie się, tak szczerze. Oj, shit. Dobra, bo do mnie już też zaczynają lutować. No schowaj się gdzieś, ty kurde łosiu. No przylep się do ściany, no kurde, czemu się nie chcesz przylepić do ściany, ty kretynie? No pff. Dobra, ale to było słabe. To było kurde mega słabe. Ej, ale tu mamy wyrzutnię rakiet? Nie, to jest snajpa akurat. Tutaj są granaty. No ale weź je! A, takie buty. Dobra, daj mi przeładować. Dobra, ale to nie był mój kill niestety. Ale kurde, słabo. Dobra. No, ale ten już tak. Jak najbardziej mój. Dobra, bo już tutaj wiśnia zaraz będzie miał dwa razy więcej kill ode mnie. Czemu nie biegniesz sprintem? Kurde! Chyba deathmatch z gatunku słaby, bo punkty respawnu są kurde kiepsko rozlokowane. Tak autentycznie kiepsko. O, shit. Dobra. Mój. Na, to był wiśnia? Nie, to był właśnie G58. Kurczę, ciężko będzie mi tu wygrać chyba. O ile w ogóle to było możliwe kiedykolwiek. No nie, no jak? Co ty zrobiłeś teraz, piechol? A, to było słabe. Dobra, szybko przejdź. No kurwa, przepraszam. Ale autentycznie się zdenerwowałem teraz. Czemu nie chciał przez drzwi przechodzić? Dobra, jeden kill. Drugi kill. Dobra. Gdzie są kolejni? Dobra, jest i kamizelka. Aha, takie buty. No jak ku... Ej, bez przesady, widzieliście to. Jeżeli nie w głowę, to w krtań, ale 4 strzały poszły. Ja rozumiem, że koleś tam w awatarze miał ustawiony hełm i kamizelkę, no ale bez przesady, no lutuj go! No. Fuh! Chociaż tyle dobrego. Jakby to się nie udało, to już naprawdę mega wtopa. A tak to tylko średniej wielkości wtopka. Uwaga, kolejna. Kolba na łeb. No aaa! I znowu ten pieprzony wiśnia, no. Dobry jest, albo coś u niego laguje. No, nareszcie, cholera. A powiadasz, że jesteś tu. I następny. Nie, no taki close quarters najlepiej by się nadał shotgun, a ja chyba shotguna nie mam. Ej, ktoś tu wjechał autem. Naprawdę, fucking really. Nie wierzę, skąd? Jak to tak to? Wow! Kurde, ale komuś się przysłużyłem, nieźle tam. Ej, dobra, bo tak zauważyłem, że mam granaty, których nie używam. Ej, jak on to robi, mi powiedzcie? Jak on to robi, że jeszcze będąc w trakcie turlania się, jest w stanie posłać mi zabójczy strzał? Przecież tak nie powinno, kurde, być. Dobra. Granacik. Na wszelki wypadek. Jeszcze jeden. Aha! Wow! No to pięknie! No to super. Ktoś tu jakoś gdzieś? Aaaa, turlaj się! Dobra, granacik poszedł tam jeden. Ej, bo tu się coraz więcej rzeczy zaczyna falić. Tak po prostu. No, mam nadzieję, że ten granat mnie nie sięgnie. Dobra, masz następny tam jeszcze. Jeszcze jeden.
Kolejny tu. Shit! No ale ten granat eksplodujący go nie zabił? No przecież on ta głowa mu wystawała, no. Chyba nawet nie będę drugi, ani nawet trzeci, ani czwarty, ani żaden, cholera. No dobra, zabij go. No, ej, no nie wykończyłem go? No przecież kurde, wciskałem kolbę. Powinna się uruchomić animacja, która... O, trzeci. Dobra, kit. Ej, potrąć i zabij przeciwnika pojazdem. Nie wierzę, ale o co mało bym to zrobił. Dobra, kochani. W tym miejscu kończę ten odcinek. No i z racji tego, że jeszcze z dwa, mi się wydaje, uda mi się dla was nagrać, albo jeden, a dalej nie ma challenge, no to pojedziemy dalej z akcjami. Zobaczymy, co tam ciekawego się święci. Więc do usłyszenia, kochani, w kolejnym materiale. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej, no nie powtórka. Na pewno nie powtórka. Na pewno nie. Ech.